magazyn Gra Widzewska. Młodzież. Rozpoczynamy od starcia drużyny U13 z rówieśnikami z SAP Andrespoli. To jest boisko przy Bramka na 1 do 0 autorstwa Adama Jamy już za nami, a to będzie trafienie na 2 do 0. Duże zamieszanie znała się w tym wszystkim Igor Figlarski. On trafił na 2 do 0 jeszcze w pierwszej części, części spotkania z drużyną z Andres To była dopiero dziewiąta minuta meczu. Jak wiadomo młodzikowie grają dwa razy 30 minut na tym zmniejszonym boisku. Teraz Rzut rożny dla widzewa dośrodkowanie. Jeszcze raz na listę strzelców. Znowu po zamieszaniu wpisuje się Adam Yama Do 12 minuty widzewiacy prowadzili już 3 do 0 i to był koniec strzeleckich popisów czerwono biało czerwonych w pierwszej części spotkania. Tu jak widzicie, drobne przeniesienie nieomal do Meksyku. Trochę nam się zarzucił ten ekran, ale nie dajcie się zwieść, to jest dokładnie to samo spotkanie, a nie pokazane południowe rubieże Ameryki. Przez autorów z Hollywood. Czwarta bramka dla widzewa Igor Figlarski, autorem tego trafienia. Mocne uderzenie pod poprzeczkę i Figlarski. I Jama już w tym momencie mieli po dwa gole. Uciekło nam kilka bramek z tego, z tego spotkania, natomiast to będzie trafienie na 5 do 1. Znów trafi Figlarski. Spójrzmy, wyprowadzenie piłki przed pole karne i uderzenie Figlarskiego dosyć mocne, jak na realia Ligi Młodzików. I trafienie na 5 do 1. Bramką na 6 do 1 już ani Figlarski, ani Jama się nie popisali. Natomiast Marceli Wójcik to jest zawodnik, który dla Widzewa trafił do siatki gości po raz szósty. Zmusił tym samym do wyjmowania piłki z bramki raz jeszcze golkipera drużyny gości. W tamtym spotkaniu było 7 do 1 ostatecznie, ale to już mecz trampkarzy. Drużyna U15 z bloku C1 bardzo dobrze weszła w spotkanie, tu niemal upadając. Napastnik ludzkiego widzewa trafił jeszcze do bramki rywali, tak oto otworzył się wynik meczu naszej widzewskiej drużyny z rywalami, tak, tak, z Andrespoli SAP oczywiście to jest dośrodkowanie w pole karne, delikatnie po ziemi poprawka błąd bramkarzaj. 2 do zera dla łódzkiego Widzewa. Drużyna Trampkarzy nie ma problemów w tym sezonie z punktowaniem, aczkolwiek w środku tygodnia, w środę zremisowała na wyjeździe z UKS SMS-em Łódź 1 do 1 i to było spotkanie, które przyszło po takich dwóch naprawdę przekonujących zwycięstwach, bowiem wcześniej mm, ofiarami, o ile przy futbol młodzieżowym to jest optymalne o odpowiednie słowo, Drużyny naszej trampkarzy, tej najstarszej drużyny trampkarzy, padły ekipy WKS-u Wieluń i Widoku widzę Oba te spotkania kończyły się 10 do zera. W ostatnim magazynie mieliście też okazję zobaczyć te bramki z meczu z WKS-em 1957 Wieluń. No a teraz 8 bramek strzonych na własnym terenie SAP Andres Poli. Widzewiacy w całym spotkaniu przeważali, zdecydowanie pokazywali się z lepszej strony, i tutaj raczej pokaz tego, że nie najlepiej radziła sobie w tym meczu SAP. Andres Polia, szczególnie właśnie w wyprowadzeniu piłki, szczególnie z tym wysoko założonym pressingiem czerwono-biało-czerwonych, czerwono-biało-czerwonych, ale w czarnych wyjazdowych strojach Andres Polia przyjechała na czerwono i to ona grała w tych tradycyjnych barwach Widzewa przy Małachowskiego. To już bramka na 5 do 0. Widzewiańcy w tym spotkaniu naprawdę mieli okazję do tego, by rozwinąć skrzydła w grze ofensywnej, no i trochę nadać temu spotkaniu właśnie tempa, które oni sami chcą narzucić. Bardzo wysoki pressing, nie radziła sobie z tym wszystkim drużyna Andres Poli. Próby wznowienia gry od własnej ramki kończyły się choćby właśnie w taki sposób, jak przy trafieniu, które oglądamy w tym momencie. No i widzewiańcy takie prezenty, takie drobniejsze i większe błędy wykorzystywali bardzo. Bardzo skutecznie. Teraz z kolei coś, czego nie było widać przez całe spotkanie, czyli po prostu długa piłka. Widzę rzadko grają w strukturach akademii właśnie takim zagraniem, ale szybkie wznowienie, jedno piłki, wyjście sam na sam z bramkarzem i tak też można zdobywać gole, tak też można pokazywać, że jest się skutecznym w ataku, i tak też można wpisywać się na Listę strzelców. W tamtym momencie było 7 do 0, ale jeszcze jedno trafienie czekało nas w tym spotkaniu. To jest kolejna bardzo dynamiczna akcja, bardzo dużo przestrzeni na prawym skrzydle. Jedno dogranie wystarczyło, później już indywidualna akcja i wypuszcza z rąk piłkę bramkarz gości. Ustalamy wynik meczu na 8 do 0. W minionym tygodniu pierwszy raz po trzy ligowe punkty w jednym meczu sięgnęła drużyna U16. Podopieczni Sebastiana Madery otworzyli spotkanie z MKS-em Pelikademowicz trafieniem Aleksandra Sulikowskiego. To była 16 minuta. rzut wolny i możemy tylko podziwiać, jak świetnie Sulikowski przymierzył prosto w okienko bramki gości. Ten gol dopiero zwiastował nam tak naprawdę całą. Masę kolejnych trafień czerwono-biało-czerwonych. To spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem naszych juniorów młodszych. Teraz będzie bramka na 2 do 0. Alan Zych autorem gola dającego Widzewowi już dosyć spokojną przewagę w tym meczu, ale to nie był koniec strzelania bramek przez drużynę Sebastiana Madery. Tak jak mówiłem, ta drużyna przez bardzo długi czas szukała zwycięstw w lidze. Bardzo długo. Potrzebowała, potrzebowała na, na, nabywać takie doświadczenie ligowe, nabywać, nabywać odpowiednich umiejętności do tego, by być w stanie pokonać rywala w bieżącej kampanii. No i udało się to już w środę. Tego meczu wam nie relacjonujemy, ale podam tylko wynik. Widzę w wyjeździe wygrał z UKSM SMS-em Łódź 3 do 1 po naprawdę dobrej grze. No i ten mecz. To pierwsze przełamanie dało widzewiakom dużo wiatru w żagle i pozwoliło w meczu z pelikanem prezentować się choćby tak jak teraz to jest kolejny gol dla widzewa. To jest kolejne potwierdzenie tego, że czerwono-biało-czerwoni dominowali w tym spotkaniu i chcieli w tym spotkaniu strzelić jak najwięcej goli. To już jest trafienie na 5 do 0, uderzenie pod poprzeczkę, dużo zamieszania w polu karnym, mało też ochoty do walki ze strony rywali, mało, mało takiej presji wywieranej na Widzewiaków i to raczej czerwono-biało-czerwoni prowadzili grę. Uderzenie z dystansu bardzo silne, bardzo ładne. Trafienie złapał się za głowę asystent Sebastiana Madery, ale ja się wcale nie dziwię, bo to trafienie mogło podobać się każdemu miłośnikowi futbolu. Widzewiacy strzelali bramek bardzo, bardzo dużo. Ostatecznie ten licznik Zatrzymał się na 10 trafieniach, ale uśmiechy z twarzy podopiecznych Akademii Widzewa nie schodziły. Teraz okazuje się, że Widzewiancy nie dawali rady sobie za każdym razem tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Dwoma trafieniami drużyna Pelikanałowicz była w stanie odpowiedzieć na te 10 goli czerwono-biało-czerwonych, no co na pewno dało jakieś, jakieś powody do niezadowolenia trenerowi Maderze i dodatkowe, dodatkowe godziny analiz. Tego spotkania bowiem zawsze muszą mieć gdzieś na względzie czerwono-biało-czerwoni, że gra do przodu to jedno, a tracenie bramek, mimo wyraźnej przewagi w meczu, to drugie. To już druga bramka dla pelikana. Bardzo dobre przeszywające podanie i wykończenie w akcji sam na sam, także bez zarzutu. Widzę, więcej, natomiast byli w stanie jeszcze na te trafienia gości odpowiedzieć. To już oczywiście druga część spotkania dośrodkowanie z prawej strony. I katem po raz kolejny drużyny Złowicza Kacper Dębowski. To on trafił do bramki gości po raz drugi. Tak, podobnie jak w młodszych rocznikach, podobnie jak w tym meczu, który śledziliśmy przed chwilą, problemem gości przy było wyprowadzenie piłki od własnej bramki. Pojawiały się straty, pojawiały się różnego rodzaju problemy, drobne niedokładności. Widzę no, Widzewiacy z tych prezentów korzystali bardzo skutecznie. Ostateczny rezultat 10 do 2, a to już spotkanie derbowe juniorów starszych. Zawodnicy Jakuba Grzeszczakowskiego wygrali w tym meczu, ale pierwszym trafieniem popisał się Kacper Kaliński. To jest siódma minuta, dobre dośrodkowanie Ricardo Gonçalvesa i Widzew był w siódmej minucie. Na prowadzeniu. Całe to spotkanie możecie obejrzeć na naszym kanale YouTubeowym. Zachęcam Was do tego bardzo, bardzo serdecznie. Mecz był bardzo emocjonujący i widzę, grał tam jak znud. A takie powtórki zestrzelonych przez Widzewiaków goli nie oddadzą tych emocji związanych z ich grą w pełni. myślę, że warto zerknąć na całe to spotkanie. To już bramka na 2-0, do 0, druga połowa spotkania. Szalwesz poszedł na przebój, wszedł w pole karne, dograł na piąty metr, tam już czekał Kowasz i Kowarz ustalił w 52 minucie wynik meczu na 2 do 0. W sobotę wyjazdowe spotkanie rozgrywała drużyna rezerw Widzewa pod opieczni trenera Patryka Czubaka. Pojechali na wyjazdowe spotkanie do Zgierza na mecz z miejscowym Borutą. To jest właśnie obiekt w zgiężu, dosyć awangardowe ujęcie kamery, ale mam nadzieję, że widzicie dokładnie co się na boisku dzieje. W taki sposób Widzew stracił bramkę na 1 do 0. Składna drużynowa akcja w środku pola, rozrzucenie piłki do lewej strony, no i przede wszystkim bierność. Pasywność Widzewiaków w destrukcji w odbiorze piłki, mnięty jeden rywal, drugi i nie miał szans Mateusz Ludwikowski. Wyrównał jeszcze przed przerwą z rzutu karnego Daniel Monka ustalając wynik meczu na 1 do 1. Daniel Monka w magazynie gra Widzewska Młodzież, ale tutaj zawsze można być młodym. To już pojedynek drużyny Młodzików w ramach pierwszej ligi wojewódzkiej. D1 Młodzik, widzę, Łódź zmierzył się na własnym terenie z Łódzką Akademią Futbolu. To jest gol otwierający nam to spotkanie. Widzę, więc strzelili na 1 do 0 autorem bramki Antoni. Żerek to była szósta minuta tego meczu, ale goście nie powiedzieli wtedy jeszcze ostatniego słowa, udało im się wyrównać stan rywalizacji. Co prawda dopiero po przerwie, 32 minuta, Widzewiacy wymieniali piłkę w obronie i potem pojawił się drobny, drobny problem. Długo jeszcze ta akcja trwała i Widzewiacy zawędrowali już na połowę przeciwnika, ale udało się Łódzkiej Akademii Futbolu strzelić gola na 1 do 1. Długi ten moment, ale mamy kiks w środku pola, szybką kontrę. I widzę musieli z dwoma punktami w tym spotkaniu po tej akcji się pożegnać. Trochę mało zdecydowania w drużynie naszych młodych zawodników i bramka na 1 do 1. 32 minuta. Jan Pyziak ustalił wynik meczu. Kolejne spotkanie tej samej drużyny, bowiem z łódzką Akademią Futbolu drużyną 13 grała w środę, ale. Później w spotkaniu derbowym grała z łks em na wyjeździe, i to jest właśnie ten mecz. Najpierw strzelili widzewiacy. Na 1 do 0 w tym derbowym pojedynku uderzył znowu w szóstej minucie, ale tym razem Mateusz Mamełko to on dał widzewowi prowadzenie w pierwszej połowie. Na 10 minut przed końcem wyrównał Franciszek Zgoda. To jest to uderzenie z rzutu wolnego. Nie zareagował mur widzewiaków, i remisem zakończyło się to spotkanie.